To jest bardzo duża część mojego życia. Panie, jakie cudowne nie widziałem, każdego dnia chcę być coraz lepszy. No, już jutro muszę mieć. No, śpimy w klasę, jak w szkole, ale mam materację, także jest okej. Okay. Jechałem w sumie, 10 godzin aż. No, ja już dzisiaj się piłki już raczej nie tykam. Pójdę spać, tak na razie. Nie zakładam od razu, że przegram. Powiem ci, że może bym miał jakieś tam szanse, nie wiem. Miałbyś, to spore. No to nieuniknione jest to, jak na mnie trafisz, to nie mogę cię oszczędzić. Nie wiem, chłopie. O, wiśnik z pożytkiem, dobra. No i jeszcze nie poszedł, próbuję. Maciek Sleja, zgaszaj światło. Dobra, nie, idę się myć. Dopiero teraz idę się myć. Ale to zgasz światło. Nie myj się, chłopie, nie myj. Sobie zgasz światło. A nie jakieś chlanie, ćpanie i napierdalanie. Poziom był naprawdę wysoki. Spodziewałem się, że mimo wszystko na ten turniej przybyło sporo nowych graczy, których wcześniej nie widziałem na żadnym turnieju. Tak więc już na samym początku nie miałem łatwego zadania. I pojawiła się u mnie ta sceptyczna postawa, która zwykle mi się pojawia. I obserwowałem u siebie to typowe zachowanie, czyli docenianie własnych umiejętności. Właśnie w tym pomieszczeniu, w którym się rozgrzewaliśmy, rozglądałem się po wszystkich i widziałem po prostu naprawdę dobrych zawodników, którzy są na zawodach pierwszy raz. Widziałem swoich starych znajomych freestyle'owych, którzy poczynili naprawdę duży progres w większości. Nie miałem jakichś specjalnych planów na ten turniej, nie miałem ustalonych setów, nie miałem ustalonych przejść. Poszedłem totalnie na żywioł, no i myślałem, że zaprowadzi mnie to do jakichś dobrych wyników. Czytam grupy eliminacyjne. Grupa pierwsza. Stanisław Oszczędny i Patryk G. Nie byłem do końca zadowolony z tego, co grałem, ale nie obserwowałem też po prostu moich oponentów. Nie wiedziałem, jak zagrali, więc nie miałem z czym sobie zestawić moich eliminacji. Uspokoiłem się nieco, posłuchałem dobrej muzyki na słuchawkach, wyciszyłem się trochę i podszedłem maksymalnie skoncentrowany do tej walki, dobrze się przedtem zgrzewając. Czułem się już pewnie. Wiedziałem, że mam szansę wygrać tę walkę. Adrenalina poszła w górę. Z każdą chwilą tak naprawdę czułem się coraz silniejszy w tym pojedynku. Kurde, uświadomiłem sobie, że naprawdę dla takich właśnie chwil trenuję freestyle football, kiedy ta adrenalina idzie w górę i mogę się poczuć swobodnie na scenie i pokazać to, co chcę pokazać publiczności. Ten turniej nie poszedł po mojej myśli, nie znalazłem się w finale. Spierdolimy chyba.
Zawziętość prawdziwego spartańskiego wojownika. Wielka nadzieja polskiego freestyle. Stanisław Kościelny! Stanisław Kościelny! Jeden! Stanisław Kościelny, zwycięzca! Tyle Puchar Polski, Lubasz Freestyle Night! Ta walka, można powiedzieć, że delikatnie sprowadziła mnie na ziemię. I jest to, jak odkryłem, jeszcze większą motywacją do działania i do cięższych treningów, niż jakbym wygrał ten turniej, czy chociażby znalazł się w finale, co było moim celem numer jeden.